Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witam Was w kolejnym odcinku naszych rozważań wpisujących się w program duszpasterski Wierzę w Kościół Chrystusowy. Witają Was ksiądz Marcin Prudaczuk, Kamila, Cezary Kołodziejek. Tytuł dzisiejszego odcinka: Nie pojmiesz. Pewnie jest wiele rzeczy, które ciężko nam w naszym życiu zrozumieć. Kiedy patrzymy na karty Pisma Świętego, na wesele w Kanie Galilejskiej, widzimy tą Bożą interwencję, kiedy Pan Bóg w osobie Jezusa Chrystusa zabezpiecza życie małżonków, przemienia to, co jest naturalne, w coś nadprzyrodzonego. Jest również gwarantem obfitości. Podczas przysięgi małżeńskiej małżonkowie ślubują sobie miłość, wierność i uczciwość, ale nie ślubują sobie zrozumienia. Pewnie też dlatego, że ciężko nam jest siebie zrozumieć do końca. Papież Jan Paweł II w medytacjach na temat bezinteresownego daru mówił o tym, że kobieta jest dana mężczyźnie po to, by zrozumiał samego siebie. I odwrotnie. Mężczyzna również jest dany kobiecie, by ona mogła zrozumieć samą siebie. Drodzy małżonkowie, co w waszym życiu było albo jest takie trudne do pojęcia, może właśnie w tym życiu wiary, w życiu w Kościele? Ja w swoim życiu nie mogę do tej pory pojąć, jaką daje Jezus nam radość z tego, że jesteśmy blisko Niego. Jako młody chłopak chodziłem do kościoła i stawałem w nim, nie skupiałem się na mszy świętej. Dobrze mi się myślało o różnych rzeczach, tylko nie o mszy świętej. Ale z czasem, jak zacząłem się formować, zrozumiałem, że ważniejszą rzeczą jest przygotowanie się do mszy świętej, zapoznanie się z Ewangelią, z czytaniami, z psalmem, aby później, przed mszą, aby później lepiej zrozumieć, co się dzieje na mszy, co wynika z czytań. A przez to, że zacząłem się przygotowywać, skupiać na mszy, dostaję od Boga dar w postaci radości, której nie umiem wytłumaczyć. Jest to radość taka wewnętrzna. Po wejściu do kościoła zaczynam odczuwać w sobie radość, spokój. Gdy zaczyna się msza święta, zaczyna we mnie powstawać coraz większa radość. Mam ochotę wtedy skakać, tańczyć. Nie muszę się skupiać na mszy świętej. To jest to, co mi Jezus daje w zamian za to, że ja przygotowałem się do tej mszy świętej. No ja może powiem od takiej strony czysto organizacyjnej. Zaraz po ślubie, jakbyśmy we dwoje, no to wiadomo, że też było łatwiej nam się wybrać do tego kościoła, ale gdy pojawiły się dzieci, no to już zaczęły się takie problemy z samym po prostu wybraniem się do kościoła. No i wcześniej to było tak, że właśnie taka bieganina, bo się okazało, że a to jednak jakieś ubranie jest nieuprasowane, a to już któreś dziecko się ubrudziło, a to któremuś, jak były takie jeszcze małe, trzeba było zmienić szybko pieluchę. Tu już nerwówka, bo tu już trzeba wyjść, a tu jeszcze nie jesteśmy gotowi. I no i wtedy często też się tak zdarzało, że no potrafiliśmy się gdzieś tam jeszcze pokłócić i no i wychodziliśmy na tą Eucharystię z takim, no nie ze spokojem, tylko gdzieś tam jakimś takim zdenerwowaniem. Ale właśnie w miarę naszego wzrostu, rozwoju duchowego, kiedy też w pewnym momencie zdaliśmy sobie sprawę, że to zły nam miesza, tak, przed wyjściem właśnie na Eucharystię, no to po prostu zaczęliśmy do tego inaczej podchodzić, że zdążymy spokojnie, jak nie to ubranie, to inne, byle wiadomo, takie odpowiednie do kościoła. No i po prostu to nie jest zawsze tak, że jest już idealnie, tak, ale jak sobie uświadamiamy, że to po prostu zły nam tak miesza, no to po prostu jest łatwiej i zaczynamy ze spokojem wychodzić do kościoła. Możemy się wtedy lepiej skupić na mszy. No też w miarę naszego właśnie wzrostu i rozwoju duchowego też zmieniło się nasze uczestnictwo w Eucharystii.
wiemy, po co idziemy na Eucharystię, rozumiemy, co się tam dzieje w każdym momencie. I po prostu w tej chwili to ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy w niedzielę nie byli na Eucharystii. Tak. Odkąd zaczęliśmy zbliżać się do Boga, niedziela bez Eucharystii to nie jest dla nas niedziela. Nawet jeżeli obowiązki służbowe wzywają, że musimy do pracy, to tak kombinujemy, aby się udało być na tej mszy świętej. Mówicie o tym procesie, który w waszym życiu się dokonał, też lepszego rozumienia, czym jest msza święta, ale chyba możecie się zgodzić z tym, że to, co jest najważniejsze, dalej jest dla człowieka jakoś niedostępne. Ta żywa obecność Boga w czasie mszy świętej, w Eucharystii. Tak, to jest nie do pojęcia. Ja dostaję tą łaskę tej radości z mszy świętej, ale jak to się dokładnie odbywa, nie potrafię sobie jako człowiek po ludzku tego wytłumaczyć. Wiem, że Jezus oddał do nas dużo dobra, że daje nam dużo dobra przez to spotkanie, ładuje nasze baterie życiowe, daje siły na życie nasze, na pracę, na opiekę nad dziećmi, na rozmowy z żoną. A też, co dla mnie jest ważne, no i dla męża pewnie też, to już od kilku lat nie zdarzyło się tak, żebym nie przyjęła, będąc na Eucharystii, żebym nie przyjęła Pana Jezusa w Komunii Świętej. I ja zauważyłam, że po prostu to mnie bardzo umacnia. Naprawdę i daje taką siłę jednak, nawet do walki z grzechem, z pokusami. Także to też jest wielki dar, ale no, tak jak ksiądz mówi, no, ciężko to po ludzku pojąć. Prośmy więc Pana Boga o to, aby dawał nam łaskę pojęcia tego, co jest trudne i gdzieś tego, co jest zamknięte przed naszymi zmysłami.